Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w 20 dniu Scrapmasa. Słuchajcie, no jak to uwierzyć w to, że to już 20 dzień, że zostało nam jeszcze tylko 5 dni inspiracji, więc szykujcie już powoli swoje prace, uzupełniajcie sobie tam pod postami. Ja też na dniach zaraz umieszczę posty, te wiecie, z Scrapmasa z gwiazdką, więc myślę, że powolutku już będziemy zmierzać do końca. Ja tu, słuchajcie, mam dzisiaj ze sobą Bercika. Chyba wydaje mi się, że Bercikowi kończy się tusz, ale myślę, że jeszcze troszeczkę wystarczy, żeby zrobić dzisiaj napisy. Słuchajcie, Bercik to jest drukareczka mobilna. Jak już wiecie, e-marka, która też jest jedną z głównych nagród. On towarzyszy mi w mojej pracy tak naprawdę codziennie. Podpisuje moje faktury, bo mam pieczątkę po prostu tutaj zakodowaną, sobie tylko, wiecie, wyjeżdżam na kartkę. On towarzyszy mi w pracach skrapowych, gdzie wykonuję sobie napisy na dowolnych skrawkach papieru dopasowanych do kolekcji, co bardzo sprawę ułatwia. Mogę zrobić sobie dowolny napis z dowolnymi rozmiarami. Ja e-marka już prezentowałam na swoim kanale w momencie, kiedy otrzymałam go w paczuszce od właśnie Kolob Polska. Ja postaram się tam podlinkować, jeżeli ktoś byłby ciekaw. I on ze mną jest co dnia. Co dnia ze mną pracuje, powiem wam, jest bardzo pomocny, bardzo przydatny do takich prac właśnie skrapowych, bo fajnie nadrukowuje wstążeczki gdzieś do pudełek, takie personalizowane, można sobie imię nadrukować na wstążeczce i tak dalej, mogłabym tych zalet wymienić nieskończoność, więc e-mark właśnie dzisiaj też mi towarzyszy. No i co, kochani? No i co? I patronem dnia dzisiejszego jest Kolob Polska. On jest tylko patronem, jakby w tym dniu nie będzie losowana od niego nagroda. Jest też patronem dnia, ja też z niego korzystam. Natomiast on będzie występował w Scrapmasie z gwiazdką. Chciałabym to zaznaczyć, więc ja nie będę go oznaczała, tylko sobie gdzieś tam z tą gwiazdką, żeby nie wprowadzać w błąd. A patronami dzisiejszego dnia pracować będziemy z bazami rzeczy z papieru i z kwiatami Cud Artki, czyli naszej Joli Półchłopek Omastki. Są to nasi sponsorowie. Ja jeszcze dodatkowo będę dzisiaj sięgała po produkty Craft and You Design, więc no, będzie się sporo działo tutaj. Mam też z Zielonych Kotów zakupy. No słuchajcie, dzisiaj jest tutaj, mam nadzieję, że będzie bardzo twórczo. Będziemy dotykać form takich nietypowych kartek. Ja długo zastanawiałam się, zresztą ja zaraz do tego, słuchajcie, przejdę, bo nie będę chciała mieszać. Na początek, żeby już tutaj niecierpliwiać, mamy paczuszkę numer 19 do naszego kalendarza adwentowego za wczoraj, czyli za piękną inspirację, dzień inspiracyjny Marty Lulek i jej przepięknej rameczki 3D. No i za dzisiejszy dzień, czyli dzień 20, ten, w którym my dzisiaj tworzymy, czyli kartki w nietypowym kształcie. Mamy, słuchajcie, 25 listopada. Tak, ja sobie odłożę tutaj tylko to. Powiem wam, żeby, wiecie jak to jest, żeby sobie nie gdzieś tego tu nie zniszczyć. I sięgam. Oj, oj, oj. Czekajcie. Jak to mówią? Sięgam, gdzie wzrok nie sięga. Wkładam pudełeczka, bo mi tutaj trochę chyba pudełka uciekły. Czekajcie, żeby mi się nie zgubiły. Tu mam jeszcze gąbeczkę. I otwieramy sobie dzisiaj kolejne dwa okienka z mojego kalendarza. Czekajcie, sobie zerknę. Zresztą ja i tak wyjmuję dwa. Czyli tak, mamy 19. Dobrze mówię. Ciężkie. Za wczoraj, czyli za dzień stworzenia z Martą. I szukamy 20. 20 jest tu. No może cię nie będą. Ok, zamykamy. Odkładam sobie tu na dół. Zaraz będziemy tworzyć. Najpierw przyjemności, a potem przyjemności. Dobra. O, mamy, słuchajcie, dwa moje pudełeczka.
Otwieram zatem pudełko z dnia wczorajszego, czyli w dniu, w którym pracowała Marta. Przepiękną inspirację stworzyła. Mam nadzieję, że... znowu dwie rzeczy. Słuchajcie, to się zaczyna robić nudne. Ja już zaraz będę oczekiwać tu trzech. No śmieję się teraz, ale po prostu peeling do ust i maseczka do... Ale zobaczcie, jak to jest fajnie pomyślane. W normalnych kalendarzach, to jest to, co ja już mówiłam przy ostatnim, przedwczoraj chyba, tak to było, że w normalnych takich, znaczy normalnych, gdzieś tam w różnych kalendarzach adwentowych te rzeczy byłyby z pewnością rozłożone na dwa okienka. Na pewno nie byłyby w jednym. Rzadko kiedy zdarzają się tak takie bogate te okieneczka. Ja mam nadzieję, że produkty mi się sprawdzą. No bo wiecie, no będziemy też... Otwieram. O rany, jak to pachnie. To pachnie trochę jak taki... Oj! Ojejku, słuchajcie, no cała ja. Ojej! Oj, jakie to jest przyjemne. Słuchajcie, to pachnie jak budyń czekoladowy. Taki czekoladowo-waniliowy. Czyli... No dla mnie przepiękny zapach. Ja lubię taki zapach, więc... O, i czyli tu sobie pięknie nasze piękne, słodkie usteczka złuszczamy. A tu... Będziemy używać maseczki. No słuchajcie, maseczki do ust. To ja jeszcze nie miałam. Miałam takie, wiecie, w tych takich żelowych, co się nakłada. I to też tak pachnie. To pachnie jak właśnie takie budynie. Zaraz będę... O, jakież to jest miękkie. Nie, no słuchajcie. Ja w święta będę leżeć, pachnieć i nic nie będę robić. Aż mi po prostu ślinka poleciała. Taki to ma piękny zapach. Zaraz takiego kakaowo-czekoladowego budyniu. No tak, Asia. Maseczka do ust oparta na ekstrakcie z miodu, bogatym w witaminy i działanie odżywcze, nawilżające, wpływ. Składniki, czekajcie, bym chciała skład poczytać, ale powiem wam, że z tym moim wzrokiem to jest kiepsko. Dodatek oleju rycynowego, arganowego i migdałowego wpływa. Aha, czekajcie, tu jeszcze coś jest. Ekstrakt z kory magnolii. No powiem wam, że nie wiem, może ja jeszcze przez ten katar mam tak tak trochę te zapachy zjechane, jak to się mówi, ale dla mnie bardziej pachnie to takim właśnie budyniem czekoladowym, no a tu piszą, no pewnie miód jest, no to ja nie mówię, że nie, ale zapach trochę inaczej mi się skojarzył zupełnie. Tu mamy daty ważności, więc super. Zapach skojarzył mi się zupełnie inaczej, ale tak jak mówię, no ja jestem jeszcze trochę taka, no wiecie, ten mój, bo ja przeziębieniu tracę smak, tracę węch, więc zanim ja dojdę do siebie, to trochę mija. Tak, chyba tu mamy cienie. Czy tam cień? Cienie 2. Okej. Okay. A ja chyba, słuchajcie, nie chcę co za... A nie, mam paletkę, przepraszam. Ja sobie odłożyłam ją w inne miejsce, żeby ona mi tutaj nie zniszczyła się, bo wiecie, tutaj cały czas coś robię, więc cieszę się też bardzo, że może też oglądacie, a w ogóle chciałam coś pokazać, ale koniakowy, czyli to będzie taki bordo, brąz, bo koniak, słuchajcie, nie piję koniaku, więc, ale koniak to, nie no, koniak to nie wino. koniak kojarzy mi się właśnie z takim bardziej brązowym odcieniem. Nie no, już nie będę się szarpać z tą naklejką. Czasem fajnie zejdzie, a czasem taka jest... czasem taka jest... bardzo nie... niegrzeczna. A to mylę za każdym razem, którą stronę odwrócić. No taki... właśnie taki trochę winny kolor. Zaraz zobaczymy.
One się trochę osypują, te matowe, no taki bardziej winny kolorek. Dobra, czyli w pierwszym skojarzeniu się nie myliłam. Dobra, a drugi kolorek to jest syrop z malin. O, więc tu powinno się ładnie te dwa cienie uzupełniać. Cień do powiek, eyeshadow. Pytanie, czy on będzie też matowy, czy będzie bardziej błysku. Powiem Wam, na razie wszystkie tematy mi się podobają i będę z nich korzystać. Być może oprócz tego tutaj takiego, tej żółci czy musztardy, jakkolwiek to zwał. O, słuchajcie, to jest niby mat, ale ma jednak w sobie błysk. Na razie go dam tutaj, bo nie wiem, gdzie go zaliczyć, do jakiej kategorii. Jakiż on aksamitny jest. On tak pięknie się mieni. Ale już tu słuchajcie, jak nanoszę go. No już tego błysku tak bardzo nie widać. Odcień ma bardzo ładny. Pięknie będzie się łączył z tymi kolorami. Ale, no nie wiem, może tu. Chociaż nie, jak po obrócę się teraz do moich lampek, to widać ten delikatny brokat, ale zobaczcie, ale no mają. Pigment mają mocny. To ten brokacik było widać, ale tak bez podświetlenia, no to tak wyglądał na matowy. Bardzo ładne dzisiaj kolorki, podobają mi się. Na razie tylko jedynie ten żółty i może ten fiolet, tak nie do końca. Ja dlatego tu mówię, wiecie, żeby no pokazać mniej więcej, jak to wygląda, czy ile tych tuszy się nada, bo wiem, że z kolorami nie zawsze to jest ten problem. Właśnie w kalendarzach adwentowych, zwłaszcza takich kosmetycznych, gdzie są kolorówki, że nie zawsze te kolory mogą odpowiadać, bo mamy różne gusta, więc wiadomo, jak to jest. Ja na razie póki co jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy, jak one się sprawdzą w użytkowaniu. To też jest kwestią bardzo indywidualną, więc trudno też się tak, wiecie, o co chodzi, wypowiadać. Ja zawsze jestem daleka od krytyki, bo zdaję sobie sprawę, że coś, co na przykład mnie może nie odpowiadać, to komuś będzie jak najbardziej odpowiadało. No i co? I przechodzimy do przyjemnej części, z przyjemnej do przyjemnej. Słuchajcie, dzisiaj zajmujemy się pracami o nietypowych kształtach. Ja na początku chciałam sięgnąć, bo wiecie, że ja uwielbiam i często korzystam z baz rzeczy z papieru. I taka fajna nowa baza w tym roku się pojawiła, właśnie rękawiczka. Ona jest pięknie tu zbigowana, ładna rękawisia. I ja na początku sobie myślałam, że ja właśnie z tą rękawiczką popracuję. Przepraszam, że mam w woreczkach, ale tak nie wyjmowałam wszystkiego. Tu mam dzwonki i mam takie bombeczki okrągłe też. Ale w związku z tym, że tak troszeczkę zaspoileruję Wam, rękawiczka u nas się pojawi w niedługim czasie jako inspiracja, więc postawiłam na dzwoneczek, a rękawiczka się pojawi. Niekoniecznie na takiej bazie, chyba, już nie pamiętam, ale się pojawi, więc nie chciałam, wiecie, dublować, żeby była znowu rękawiczka, więc zrobimy sobie dzwoneczek. Jak sobie, słuchajcie, w ogóle radzić z takimi nietypowymi bazami? Jest na to mnóstwo sposobów, każdy ma jakieś swoje. Jeżeli chodzi o mnie, to ja sobie najpierw oklejam po prostu całą powierzchnię bezpośrednio na wybrany papier bazowy, a potem tylko pracuję z tą mniejszą na górze. Zaraz Wam to pokażę. Tutaj połączę sobie dwa dzwoneczki tymi dziubelkami u góry, żeby zrobić taką otwieraną kartkę. I wtedy ktoś, jeżeli są osoby takie, które lubią kartki wieszać na choinkę, bo wiem, że takie są, że dostają takie karteczki i one gdzieś tam na choineczce się znajdują, czy przy choince, to może sobie zawiesić, a jeżeli nie, no to będzie taka po prostu otwierana na karteczka. Więc my popracujemy dzisiaj z dzwoneczkiem i jest to baza, tak jak mówiłam, rzeczy z papieru. One są fajne, grube, solidne. Chociaż ta wydaje mi się, może się mylę, 250, ale mogę mylić się, więc taka
jakby delikatniejsza w odczuciu. Dalej będę korzystała, już sponsorem Craft & You było, ale ja mówiłam, że ja będę sobie korzystała z różnych produktów ciągle. I mam wykorzystane, wycięłam sobie te piękne domeczki, to są chyba najnowsze wykrojniki od Craft & You, bo mam wiele ich tutaj pomieszanych, już nie wiem, które z ubiegłego roku, bo też sobie jeszcze dokupiłam. I teraz to, co ja zrobiłam, zobaczcie, to powycinałam po dwa razy każdy domek z białego papieru bazowego, żeby mi to trochę tutaj pasowało. On jest trochę ciemniejszy, bo to jest taki jakby ten gesso, ale będzie to już na papierze skrapowym i nie chciałam, żeby on był taki bardzo intensywny biel. Więc ja skleiłam sobie dwie warstwy, po dwie warstwy tych domków i one są takie fajne, solidniejsze, takie sztywniejsze. I mam wszystkie te trzy domeczki, są przeurocze i z nich będę korzystać. Wycięłam też sobie, to jest też chyba tegoroczny wykrojnik, cudowne, delikatne listeczki, też z Craft & You Design. Słuchajcie, te domki, wykrojnik ma nazwę Houses, czyli domki. To odkrycia dokonałam. Natomiast te gałązki mamy Twix, tak? Dobrze czytam. No i tu są, jest jedna taka dłuższa i jedna takie mniejsze. Dwa wzory mamy tych gałązeczek. Są przecudowne, delikatne, trochę ażurku, trochę pełne. Super. Jeden mi się zerwał przy wyciąganiu. Ja sobie go tutaj, widzicie? Tu ten środeczek, tu. Ładnie sobie wycięłam i jeszcze gdzieś można bez problemu taki gałązki wykorzystać. Oczywiście trzeba ładnie dociąć, żeby nie podpadło. I jedziemy dalej. Ja postaram się też wykorzystać, chciałabym, bo myślę, że będzie to tu pasować, te wstążeczki. I to są wstążeczki, które są, czekajcie, dopasowane kolorystycznie do obydwu kolekcji, bo tam jeszcze była taka, czekajcie, tu się ciągną takie, jeszcze jedna była taka zimowa kolekcja. Ja sobie wyjęłam obydwie, zobaczymy, które dopasujemy. Chodzi tu i tu jest beżowa, tu jest zielona. No zobaczymy, słuchajcie. Wybrałam, zdecydowałam się na bazę białą. Mam przepiękne kwiaty od Cudartki, od Joli. Tutaj jeszcze zobaczcie wszystkie. Ja już tu sobie powycinałam elementy Christmas 08, to jest ten arkusz elementów do wycinania. No i słuchajcie, sięgnęłam też po stemple od Craft & You. Tutaj się zastanawiałam, najpierw myślałam o tych gwiazdkach. Ja sobie je wyembosowałam, ale uznałam, że te gwiazdki taki zrobią tłok spory i chyba jednak zdecyduję się na śnieżynki. Śnieżynki myślę, że podkręcą fajnie klimat. Dots to są kropki, nazwane jest to kropki, ale dla mnie to takie śnieżynkowe będzie. Mamy tutaj jeszcze snowflakes, czyli śnieżynki. Mamy stars, czyli te gwiazdki. No i nutki są music notes, czyli dobra. To sobie odkładam na bok, z tych będę korzystała. Co jeszcze chciałabym pokazać? No mamy bercika, oczywiście mam elementy już tu powycinane, mam ołówek od Martusi Lulek, który dostałam chyba w ubiegłym roku na święta. Martusia, pozdrawiam. I będę korzystać z tego pudru od Stampy Dose, tak? On się nazywa Sparkle Puff. Ja myślałam, że puff to jest takie, wiecie, że mi to się spafuje, czyli zrobi się takie miękkie, puchate. Nie wiem, może to jest mylne moje, no te gwiazdki mi się tutaj nie spuchaciły, chociaż no są takie, no nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja to użyję w śnieżynkach, no i mam tuż Versamark do wiecie co, nie? Do, sobie cofnę tu lakier, bo ja bym chciała wyjąć jedną rzecz, która właśnie mi się przypomniała, bo może to się przydać. Rzadko korzystam, ale akurat dzisiaj może to być bardzo przydatne narzędzie. Mam z Wasem Creative, to jest tablica taka do stempowania, żeby wiecie, w tym samym dostępowania, w tym samym miejscu sobie przystemplować. Dobra, koniec pokazywania, czas działania. Ach, no i najważniejsza rzecz, której w sumie nie pokazałam, a powinnam. Już tu wyjmuję. To oczywiście jest cała kolekcja. Ja sobie wczorajszego wieczoru tu już wycinałam. Tu jeszcze mam takie, wiecie, że z pewnością jeszcze się wykorzysta do pracy. To są te elementy Magical Christmas kolekcja, elementy do wycinania. No wycięłam, wzięłam te, które uznałam, że mi będą tutaj pasować, że mi się przydadzą. No i kolekcja główna Magical, czyli te papiery, które ja prezentowałam. Oczywiście ja już sobie przeglądałam, kombinowałam.
Oj, przepraszam cię, Berciczku. Kombinowałam, które będą pasować. Wykorzystam ten arkusz. Zobaczycie do czego. Troszeczkę go popsuję, wiadomo. No czasem tak jest. I wykorzystam tą piękną zieloną kratę. To sobie na razie odkładam. No i zaczynamy, słuchajcie, działanie. Tu już krata jest cała, taka sama z wszystkich stron, więc nie mam jakby stresu. Jedyną rzecz, jaką musiałabym sobie tu zrobić, to przebigować tego dzwoneczka. To trzymadełko. Nie chcę go przełamywać, ale chcę, żeby on mi jeszcze posłużył potem do... O, ciach, wiecie, 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 nie? O, tak będzie. I drugi, o, chociaż tutaj, nie wiem, a nie, to nie ma znaczenia, myślę, że jakoś tam się potem dopasują. I drugi, żeby się to lepiej przeginało, prawda? A potem i tak to połączymy jakoś. Ważne, żeby one ładnie tu nam, ładnie się otworzył i żebym też wiedziała, do którego momentu mogę sobie nakładać klej, bo to też jest ważne. Wszystko mam, słuchajcie, pochlapane na zielono od tych paczek z kalendarza. Zaczynamy. Ja pierwsze co robię, słuchajcie, to oklejam sobie wszystkie strony mojej bazy, bo ja tutaj chcę ten zielony. Bardzo mi się podoba ten zielony kolor, jest naprawdę śliczny. Jeszcze jedną rzecz muszę zrobić za nim, ale to za chwileczkę. Jak już tu mam nałożony klej. To jest ta baza główna, słuchajcie, i można też na przykład odrysować i wyciąć tak ciut mniejsze, ale ja myślę, że no jest ten sposób jest dużo łatwiejszy i myślę, że on się świetnie sprawdzi. Nie, dobra, pójdę prosto, bo będzie następny, więc one się tam fajnie uzupełniają. Z tego tuszu brudne łapki. Zobaczcie, to sobie przykleję, żeby nie zapomnieć, bo potem w rozpędzie bywa tak, że ja to zaklejam. Chcę wyciągnąć tę kompozycję tu, żeby była na wierzchu. Więc ja tak chcę, żeby ona mniej więcej układała mi się... No, tu jest tak najwężej, no ale tak to mniej więcej by było, chyba żebym sobie to zrobiła w tym miejscu. Słuchajcie, no mam taki dosyć spory dylemat teraz, czy zrobić to trochę niżej, czy zrobić to trochę wyżej. Najwyżej wyciągniemy w górę trochę bardziej kompozycję, więc dobra, tak mniej więcej by to było tu. Okej. Chociaż nie będzie to na całości, ale to też nic nie szkodzi, bo przecież od lewej strony pójdzie kompozycja. Ja sobie teraz tylko tu delikatnie zarysuję. Zobaczymy, jak to przyjdzie przy tych górnych elementach. Bo to będziemy i tak troszeczkę pomniejszali, prawda? Bo to będzie ta górna warstwa. No, myślę, że tutaj... mogłam to ciut niżej. Może jeszcze spróbuję ciut niżej. Wydaje mi się, że... Albo słuchajcie, no to może ja to przesunę. Już nie będę tego... może nie ciut niżej, tylko wyżej. Chociaż jak tu wszystko ustawimy? Pójdziemy sobie troszeczkę w dół. Aha, okej. Okay. To my możemy przejść z kompozycją lekko w dół. I tu będzie dobrze. Troszkę to mi się nie podoba, że mi się ten domek tu złapał. No ale chyba raczej nigdzie bym nie zrobiła tak, żeby się domek nie złapał. Chociaż może zrobiłabym tu. Tylko, że tu z kolei też będą kompozycje. Ale może ten domek tu nie będzie taki podejrzanie wyglądał. Słuchajcie, to znowu może zróbmy. Spróbujemy, prawda? Lepiej spróbować. Poprzykładać. Zawsze można gumeczką wymazać. To nie jest problem. Bo tam akurat ten domek może jakoś fajnie wyglądać, bo to będzie gdzieś tam taki widoczek. No powiem wam, że chyba lepiej mi się podoba ten domek tu,
tu będą te, ja chciałam sobie tak tutaj te domki, wiecie, poukładać. Gdzieś tam w tle ten domeczek. Niż on by miał być tu przy górze, tak dziwnie. Prawda? No to może to wytniemy. Raz kozie śmierć, słuchajcie, no. I ja z pewnością, jak będę to tutaj, słuchajcie, można jechać nożyczkami od razu i wycinać mniejsze, ale jak ktoś nie ma takiej dobrej ręki, a ja nie mam, bo zazwyczaj potem zjeżdżam w pewnym momencie, to można sobie taką zrobić linię tutaj, bo zawsze mogę ją wiecie, wymazać gumeczką, jak uznam, że za bardzo pojechałam. Ja sobie ją tu naszkicuję. Widzicie? Z pewnością będzie się dużo łatwiej wycinało. Tu to pięknie wykończymy. Tu jest to zgięcie, więc tam ja chyba tam przywiążę sobie tam te wstążeczki piękne. Jestem pewna, że będzie to dużo łatwiej się wycinało, jak już to mam takie, wiecie, poszkicowane tu. Bo ja często, wiecie, mam tak, że jadę od ręki i potem w którymś miejscu gdzieś tam zjadę. Nie mam takiej prostego prowadzenia. A tak, zobaczcie, jak pięknie. Będzie dzwoneczek mniejszy. I to będzie ta baza, która będzie na górze, na tej górnej. Będziemy. I tu, jak wiecie, zobaczyłam tutaj te drzewka, to wiedziałam, że to nie będzie arkusz, który będę wykorzystywać tutaj do pracy, w sensie takim, że będzie wyklejone, ale on będzie właśnie nastawiony na te widoczki, bo mi się bardzo podobają. I jedziemy sobie teraz, słuchajcie, tutaj nasze... Czekajcie, bo mam jakieś nożyczki, mi się coś przykleiło. To ja wycinam, słuchajcie, tymi nożyczkami taśmę często dwustronną i trochę mi się tutaj poglutkowała. I jedziemy sobie teraz, słuchajcie, i jedziemy po granicy ten nasz dzwoneczek. Siach. Czekajcie, teraz chyba uciekłam z kamerki. No ale tak czasem muszę do siebie przesunąć. O. Ciach. Tutaj chyba troszeczkę za wysoko dojechałam, bo to lepiej obniżyć, bo to się będzie potem źle zamykało. Ja sobie tutaj odpuściłam też to, żeby zrobić to wycięcie razem z tą górą, bo potem to się tutaj źle przegina, robi się za grubo tego papieru, jakbym przejechała w górę. Przynajmniej ja takie mam poczucie. Jeżeli komuś to nie przeszkadza, to jakby nie ma problemu, ale ja, mnie wydaje się, że jest potem za gruba ta warstwa i bardzo niefajnie się z tym pracuje. Jedziemy kolejną stronę. I tak muszę, słuchajcie, okleić wszystkie te cztery strony tego mojego dzwoneczka, bo potem jak już będę to, jak już skleję, to by się to, wiecie, o wiele, wiele gorzej wszystko robiło. Także choć ja tak nie przepadam, słuchajcie, za przyspieszaniem filmów i wiecie, że też Scrapmas święci się swoją zasadą, że tam gdzie, no, staram się, żeby te filmy były takie normalne w całości, to myślę, że tutaj wręcz jest aż wskazane, żeby sobie trochę przyspieszyć, bo po prostu będzie to bardzo monotonnie i będzie to troszeczkę trwało, więc przyspieszamy.
Dobrze, słuchajcie, mamy wycięte te nasze elementy. To, co jeszcze fajnego można sobie zrobić, kiedy w ten sposób działamy, to teraz zwykłym pilnikiem do paznokci te krawędzie pięknie sobie wyoblić. Tam, gdzie jakieś trochę nierówności papieru się pojawiły. Wiadomo, że tnie nasza ręka, która może być tam się trochę zboczyć z toru, więc sobie ładnie, ja tak zawsze też pod kątem daję, potem sobie to zetrę i to bardzo fajnie służy. Lekko się ten papier przytrze. To jest świetne, słuchajcie, w tych kolekcjach. Ja to bardzo lubię, kiedy kolekcje idzie. Kiedy z jednej strony mają te paski, z drugiej mają cały arkusz. I to tutaj się doskonale sprawdziło, bo zobaczcie, mogliśmy sobie pięknie. Więc super, Craft & Glue, że tak macie. Ja to bardzo lubię, bo wtedy się nie marnuje papier. Pięknie można wykorzystać. No i też jestem przeszczęśliwa, że trafiło na tę zieloną kraseczkę, bo ona bardzo, bardzo mi się spodobała i mogłam ją dzięki temu tutaj sobie wykorzystać. Zobaczcie, jak tak sobie to wszystko... Matko, słuchajcie, taka wichura u nas, że fajnie wypracujemy. Jeżeli gdzieś tutaj się zdarzy, że nam gdzieś trochę papier uciekł, to możemy to bardzo ładnie sobie wyrównać takim pilniczkiem i wtedy w ogóle, słuchajcie, tak jakby nie podpadnie, że gdzieś na przykład nam trochę ręka zjechała, gdzieś ten papier się zrobił nierówny, a też dzięki temu, zobaczcie, taki ładny, bielutki brzeżek się robi, bo ja, to nie musicie tak robić, ale ja zawsze sobie troszeczkę na płasko ten pilniczek obracam i jak tak tutaj to, o, że tak powiem, przypiłuję, to bardzo ładnie to wygląda. Moim zdaniem oczywiście, słuchajcie, to są, ja to zawsze powtarzam, kwestie gustu. Ale też myślę, że to jest naprawdę fajny sposób na to, żeby schować jakieś tam... Ten kawałeczek zostawiam na zadruk napisu. Ja już sobie wziąłam tę moją szynę do emarka, która prowadzi mnie prosto. To jest ta linieczka, która... Ja tu mam nastawione dwa napisy, bo nie byłam do końca zdecydowana, które będę wybierać, więc wzięłam sobie dwa. Przecież tu sięgnę po jakiś ścinek papieru, bo ja zawsze staram się przejechać sobie, no bo on może różne mieć fokundie. Dobra, jest taki kolorek, jak chciałam, więc i jedziemy. Widzicie, trochę nie zaczął od początku tak, jak powinien. Dobra. No ja tam zrobiłam sobie jeszcze spokojnych świąt. Tu mi się trochę te W, ale tutaj już w tym drugim jest zrobione, więc super. Mamy dwa napisy wykonane. Sobie odkładam je na bok, niech już są, żebym go mogła wyłączyć. I możemy zabrać się, słuchajcie, za dalszą pracę. Mamy tu pięknie te nasze dzwoneczki, słuchajcie, jakby wyprowadzone tak jak trzeba. No więc tu w tym momencie możemy je ze sobą połączyć ładnie, czyli od środka.
dokładnie sobie te zewnętrzne części albo sobie wytuszuję tuszem, albo sobie wyembosuję. Ja jakoś tak rzadko kiedy je po prostu też oklejam papierem. Nie do końca mnie to, wiecie, przekonało z powodu tego, że ten papier potem, chyba żebym osobno takie kółeczko teraz wycięła i tutaj dopasowała, to może tak, ale jak ja to robię w całości, jak chciałabym to skleić, to potem tutaj robi się za grubo i zawsze mi to szwankowało potem, przełamywało się. A tak tu mam po prostu cieniej tego papieru. Ale zawsze możemy sobie go czy wyembosować, czy tuszem sobie fajnie potuszować. Ale też biały nie wygląda źle, jak tam zrobimy te wstążeczki pod kolor. Tu sobie to teraz otwieram i pięknie nam się zamyka. Baza, słuchajcie, jest gotowa. Będziemy teraz działać z górną częścią, czyli tutaj z tym elementem, który ja już wcześniej z Wami sobie zaznaczyłam. Teraz tak to wycinam i cały czas się zastanawiam, gdzie ja znowu położyłam swoją gumkę. Zobaczcie, dużo łatwiej teraz mi już jechać, jak sobie to tym ołóweczkiem naszkicowałam. Ja wiem, że to też nie jest jakiś tam jeszcze ideał. Ale też mamy wiele sposobów na to, żeby ideał z tego stworzyć. Czyli możemy sobie postrzępić, postarzyć te brzegi. Wtedy nam się zanika taka widoczna ta, jeżeli jakoś to tam, nie wiem, nierówno wyszło. Możemy sobie poradełkować, możemy sobie wyzłocić. Więc tutaj, no i też zdecydowanie pilniczek pójdzie w ruch. Ok. Tam jeszcze będzie na jedno. O to mi chodziło właśnie, słuchajcie. Aczkolwiek tu bym jeszcze może trochę ścięła. Boję się, bo ja potem jak zaczynam poprawiać, to sobie tam zawsze coś popsuję. No, ale pokusa jest większa. Zerknę tutaj za moją gumeczką. Jest taka mała i zawsze jej szukam, słuchajcie, ale dobra jest. Pogoda nie za fajna dzisiaj. Jest szaro, buro, ponuro, zresztą te pogody teraz już takie są. Częściej. Czas się do nich przyzwyczajać, a u nas jeszcze taka potężna wichura. Bardzo nieprzyjemna. Mocno wieje, cały czas mi przed oknem coś przelatuje, mi się wydaje, że coś tu jakiś piesek leci. A to słuchajcie, ten wiatr tak ma jakieś gałązki, liście. No i pilniczkiem możemy sobie pięknie dopracować, słuchajcie, wszelkiego rodzaju niedoskonałości. O, bardzo lubię. Karteczka, słuchajcie, papier jest, pięknie się poddaje pilnikowi, więc tylko delikatne ruchy. Nie staram się tak gwałtownie, mocno, bo może się to niszczyć. Jest ok. Ja sobie teraz jeszcze zerknę, gdzie ja mam moją piankę. Słuchajcie, i to może być ciekawe. No nic, spróbuję na tej. A ja tutaj komuś... Zobacz, to tak piankę, słuchajcie, zapodawałam i w sumie to nie wiem, gdzie ją odłożyłam. No i tak to wygląda. A ja bym sobie chciała tutaj bardzo delikatnie na krawędziach przejechać radełkiem. Jest to dla mnie bardzo wyzwaniowe, bo ja nie mam prostej ręki. Ale z drugiej strony, słuchajcie, jak nie będę trenować, to się nigdy nie nauczę. Chociaż ja mam takie obawy, że nawet jak będę trenować, to się nie nauczę, bo moja ręka nigdy nie chce prosto jechać. No i co zrobię? No nic nie zrobię z nią. Tutaj, słuchajcie, tym bardziej jeszcze wszystko na okrągło gdzieś to sobie zrobiłam. Tu trochę, widzicie, zjechałam, to od razu widać, ale... Ale nie poszło tak całkiem źle. No, widzicie, no, nie poprawiajcie. Jak już było dobrze, to zostawmy. O. Ale nawet w sumie poprawiłam na lepiej.
Zdaję sobie sprawę, że nie każdy lubi ten efekt, ale... O, jakie to ładne. Ale ja bardzo lubię, troszeczkę się to też podniosło, więc będzie troszkę więcej widać tej zieleni. Tak wygląda... tak wygląda moja baza. Teraz sobie ją podniosę, czyli robimy tutaj, słuchajcie, 3D. Robimy na takich 3 mm, więc myślę, że będzie super. Pamiętajcie, ja to zawsze powtarzam, choćbym nie wiem, jakie miała dobre marki, jeżeli chodzi o taśmy, to podklejajcie sobie wszystko klejem. Kosztuje Was to tylko chwilę pracy więcej, nałożenie tego kleju, a pewność, tutaj widzę, że mi to trochę już inaczej wyszło, pewność co do tego, że będzie się to dobrze trzymało, jest tego warta. Ja teraz zaczynam się bać, czy ja gdzieś nie uciekam z wizji. Ja już przedtem, jak skończyłam obcinać, to sobie troszeczkę przybliżyłam ekran, ale... Okay. Takie taśmy, słuchajcie, w różnych rozmiarach dostaniecie w Kraftwerenie u Martusi, więc zachęcam, bardzo je lubię. Mam taką cieńszą jeszcze, to sobie na spód zamocujemy, żeby ona to tu fajnie trzymała. O, piękne oparcie. No i słuchajcie, teraz możemy sobie to albo od razu przykleić, albo, ale ja wolę od razu, bo jak potem będą tu dekoracje różne, to mi jest ciężej znaleźć ten punkt równości, gdzie mam te marginesy różne. A tu jeszcze jest pianka, jest przestrzennie, potem jeszcze będą zasłaniać kompozycję, więc wolę zrobić to od razu. Gdzieś w głowie mojej już miałam pomysł, jak tę karteczkę tutaj, słuchajcie, sobie ugryźć. Ach, jednej rzeczy nie zrobiłam. Aj, mój błąd. Ale no nie wiem, mamy tu dosyć... ale jestem gapcia. No nic, słuchajcie. Czasem się zdarza, tak, chciałam to tu zrobić, ale zrobimy to na tym podbiciu. Mam nadzieję, że jest to tutaj na tyle sztywne, że... No miałam poembosować jeszcze, ale zaraz to zrobimy. Słuchajcie, nic nie szkodzi. O, i pięknie siadła. Słuchajcie, mam to dosyć mocne i stabilne, więc myślę, że nie powinno być z tym problemu, ale musiałabym sobie to przełożyć na płytkę. U mnie z tymi płytkami, słuchajcie, to jest tak, że ja prawie wszystkie mam ubabrane od chlapań, bo ja ciągle na tych płytkach chlapię i tak to potem wygląda. Albo dobra, ja sobie to założę nie na płytkę, bo w ogóle nie wiem, czy to się uda, jak to mam takie grube. Zaraz zobaczymy, jak zamkniemy tę naszą doskonale. Warto próbować, słuchajcie. Sobie to w ten sposób tutaj zablokuję. Odtłuścimy sobie pięknie naszą karteczkę. O. I przyłożymy. I dzięki temu, zobaczcie, całą sobie szerokość pokryjemy. Jeżeli nie macie takich narzędzi, można po prostu na płytce albo na czymś takim. Ja tego, słuchajcie, używam po to, żeby ewentualnie móc jeszcze raz dobić, bo jak już, wiecie, raz nałożę tak od ręki, to drugi raz mi się już nie uda. To jest taki klej, słuchajcie, który w poduszce, który powoduje, że przyłapują nam się do tego pudry do embossingu, czy jakieś złocenia i tym podobne, jakieś pyłki, więc tak to mamy. I tu, słuchajcie, w dół jeszcze. On jest taki dosyć trwały, mocny, znaczy się w sensie długo jest ten jego, trzyma się ten klej, czyli on tak od razu nie wysycha. Do utrzymania
utrudniłam sobie sprawę, bo powinnam była to wszystko zrobić, jak była jeszcze płaska ta karteczka. No uciekło mi to z głowy zupełnie, ale... No widzicie, można sobie też poradzić. Dobra, ścieram od razu klej. Wyczyszczę sobie stempel. Zostawię go do wysuszenia. Aż wreszcie, słuchajcie, skorzystałam z mojego narzędzia, bo... Oj, rzadko po niego sięgam. No ja też przyznaję sobie szczerze, że rzadko tak bardzo stempluję, więc sypiemy sobie, słuchajcie, tym pięknym, mieniącym się 3D Embossing Powder Sparkle Puff, jeżeli ktoś by pytał, Stampedus, ja to kupiłam w zielonych kotach. Cardstock Sparkle on Impression or Just Sparkle Powder on Puffy tekstur, no czy tu mi się zrobiło puffy tekstur na tych moich gwiazdkach, nie powiedziałabym, ale może zrobiłam coś, o jakie to słodkie, zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać, ale pięknie się mienią iskierkami te, może to są też za drobne elementy, może na jakimś grubszym by to bardziej napuffiło się. Tego się nie przekonam, bo już nie będę tego teraz robić. Bierzemy sobie nagrzewnicę, słuchajcie, rozgrzewamy troszeczkę i zaraz będziemy... Słuchajcie, jestem tak wdzięczna losowi, że w końcu się zdecydowałam na tą nagrzewnicę z tego Rangera, bo dzięki temu mogę fajnie, nie muszę, wiecie, stopować filmu, wyciszać i kombinować, mogę po prostu gadać i oczywiście troszeczkę huczy, no ale... To nie jest to, co było. Jedyne teraz tu, wiecie, strach, że... Bo ja tam mam gąbeczkę. No, ale warto zaryzykować. Ja podkleiłam ją klejem, więc powinno być... Poczekajcie, co zrobimy. O. Powinno być ok. No, ale to, co mówiłam, że... Zdecydowanie lepiej powinnam była to zrobić, zanim... Zanim... Przykleiłam to wszystko. Ale takie rzeczy, słuchajcie, się zdarzają. Ja myślę, że zwłaszcza, słuchajcie, jak się nagrywa i ja cały czas coś do was gadam. A to skoro już tak gadam, to przy okazji powiem, słuchajcie, że dzisiaj mamy sponsorem literkę A jak. Ale zawaliłam, bo przykleiłam A jak Alicja. Myślę, że to już jest. Myślę, że to już fajnie zasusyło się. Takie mamy piękne, słuchajcie, groszki, które nam troszeczkę imitują śnieg na całej naszej karteczce. Widać, że ta taśma tam w niektórych miejscach się, ale ja sobie ją zaraz docisnę. Ale wiecie też, dzięki temu, że ja sobie tam podkleiłam klejem, nie powinno z tym być większego problemu. Więc jeszcze raz, A jak Alicja, dzisiejsza literka, patrzę, czy mnie widać, widać jak widać, pogoda jaka jest, taka jest. Widzicie? Ale powiem wam, że coś dobrze się to złapało. I mamy cały, nie wiem, czy będzie to takie widoczne tu, czekajcie, spróbujemy. Okej. Okay. Mam nadzieję, że troszeczkę te kropeczki było widać. Próbowałam jeszcze rozjaśnić nieco ten obraz, ale jak go rozjaśniam, to się staje taki mocno intensywnie jasny, więc... No i mamy, słuchajcie, naszą karteczkę przygotowaną, literka podana, więc możemy jechać z dekoracjami. Słuchajcie, to co ja sobie tutaj wymyśliłam, co miałam w głowie, bo jak, wiecie, czasem... To, że ja robię to w ten sposób, to nie jest tak, że po prostu usiadłam i a robię w ten sposób. No, bardzo często inspirują mnie papiery, jakieś grafiki na nich. Sobie to tak podnoszę, wiecie? Tam. Grafiki na nich, to wszystko, co gdzieś po drodze widzę i co do mojej głowy kładzie pomysły. I tak było, kiedy prezentowałam, zresztą ja chyba mówiłam o tym, jak prezentowałam już te papiery, te wszystkie wykrojniki i te właśnie nowości, że te domki, słuchajcie, to ja muszę coś z nich zrobić, bo są prze
Piękne. I tak mam zamiar. I teraz nie wiem, czy tu, czy tutaj. Może byśmy je, słuchajcie, jakimiś choineczkami przełożyli. Mamy tu w tych elementach do wycięcia takie piękne choinki. I jakbym ja tak tu gdzieś obniżyła, może choineczkę wyżej. I stworzyła taki... Nie? Podkręciła te drzewka, które tu są. No to jest taka chyba większa może. Nie, tutaj to położenie będzie widoczne, ale tu już... Pewnie będzie ładniej to widać. No, tak by to było ok. Tak by mi się to mniej więcej podobało. Słuchajcie, ja sobie od razu wezmę i może i teraz jak to rozbiorę, to tylko już tak nie położę. Ok, nie. Zróbmy tak. Ty jesteś tu i ty tu będziesz. Ty będziesz na płasko, bo jesteś najniżej. Tutaj też sobie, wiecie, porobimy fajnie przestrzenność. Zawsze to, co jest jakby najniżej, tą moją bazą, to ja zawsze to kładę tak na płasko. Czyli nic z nim nie robię. A już to, co będę chciała dać wyżej, no to będzie się powoli podnosiło. Aczkolwiek ta choineczka jeszcze może tu być płasko. I ona niech trochę wychodzi wyżej. Tak. Dobra. A już ten domeczek spróbujemy podnieść. Nie będzie to łatwe, no bo przecież mamy tutaj, wiecie co mamy, nie? Bardzo ażurkowo. No ja się tak łatwo, słuchajcie, nie poddaję. Jak ja coś sobie wymyślę, to będę starała się to zrobić. Znaczy taki cienki paseczek, to jest taśma, widzicie, mogłam klejem podkleić, no ale już dobra. Akrzonowa, ale też bardzo przeze mnie lubiana. Rzeczywiście się nic nie stanie, jak to tak wszystkiego nie podkleję też klejem, ponieważ to będzie wszystko przyciśnięte elementami, więc raczej myślę, że tutaj nic się nie wydarzy, że mogłoby to mi gdzieś od spodu odpaść. Teraz jakoś tak może tu, tak? I on już jest troszeczkę wyżej. Ja sobie zdaję sprawę, że wy tego tak nie widzicie w kamerce, ale jest już wyżej. I ten może być tu. A tu na ładnie te drzewka jeszcze się wkomponują. Dlatego ta w sumie mogłaby też być wyżej. Czyli tak, na domku, jak ona będzie położona w ten sposób, to na domku jest na jeden paseczek. Ale jeżeli tu chcę ją podwyższyć jeszcze wyżej, to tu, gdzie nie jest na domku, ta taśma musi być razy dwa. Okej. No i taki fajny, słuchajcie, zimowy widoczek. Ale tak sobie teraz myślę, że takie, słuchajcie, świąteczne urodziny też mogą być z taką kartką. I słuchajcie, i teraz tu. Teraz tu nie wiem, jak to tak bardziej. O, może tak, że on będzie taki trochę zasłonięty. O. A tu ten malutki będzie, ale chciałabym już coś, żeby się działo tam pod tym. Słuchajcie, może te
takie jemiołki. One są śliczne. One tutaj zrobią taki fajny tłok. Może jeszcze pod tą choiną. Prezencik tu, no dlaczego by nie? Tylko ja bym musiała sobie go troszeczkę skrócić. Żeby on tu nie wyszedł poza. Margines. No staram się, żeby ta konstrukcja, że tak powiem, wiecie, się to jakoś ładnie ze sobą łączyło, żeby to było, żeby nie były takie dziury, jak już robimy przestrzenność, żeby ona ładnie się pokrywała. A tu myślę sobie, że będzie ten domek. To tu ładnie za tym domeczkiem też może być, bo jeszcze jest ta choinka. Ja na pewno ją tu gdzieś jeszcze wsunę. Bo te domki wcale nie muszą być takie bardzo mocno widoczne. Wiecie, o co chodzi? One mogą po prostu sobie gdzieś tam są widoczne, są w tle, ale niekoniecznie takie wyrzucone na pierwszy rzut. Mamy tu jeszcze takie prezenciki, więc gdzieś można by te prezenciki też jeszcze wkręcić. Jak ktoś ma ochotę, jaką ma wizję. No i teraz nie wiem, czy tu. A tu prezencik, a tu domek. No tu, no słuchajcie, kwiaty to wybrałam te, więc tu jakby nic innego nie wchodziło w rachubę. Chociaż ten taki mniejszy. Powiem, że mam dylemat teraz. Nie, myślę, że te większe fajne są. Ale tak, tak to zrobię tu. Tak to tu zrobię. Dzięki temu, że te domki są z takich dwóch warstw, to one się tak świetnie trzymają. Nie sprawiają problemu. Ja sobie tu wezmę taśmę 3 mm. I z tej strony. Nałożymy. Jest trudno tutaj, jeżeli chodzi o taśmę, no bo one są, te domeczki, takie delikatne i widzicie, że i ażureczki, i cudawianeczki, więc nie jest lekko, ale też no nie jest tak, że się całkiem nie da. Trzeba się troszeczkę tylko nagimnastykować. Słuchajcie, kwiaty Joli są po prostu, to jest coś cudownego. Nie jest brak słów za każdym razem, kiedy ich używam. I się teraz cały czas zastanawiam, czy faktycznie tutaj jeszcze te prezenciki dawać. No przyznam szczerze, że one no tak by to dopełniły, bo tam jest prezent, więc tu fajnie jakby jeszcze coś wystawało, ale on nie będzie taki całkiem widoczny, więc on może być schowany pod tego czerwonego i tak nie będzie widać, nie zależy mi, żeby go było widać, ale dzięki niemu mi się oprze o podłoże ten prezencik cały, prawda? Czyli tak, tu sobie wysuniemy lekko. Pięknie to będzie się trzymało. Tu te kwiaty, może ciut niżej. A tu ładnie ten prezencik i on będzie tu siedział na tym, a tutaj nam się oprze na tym czerwonym. I tak naprawdę ten czerwony to mi się przyda na takie zrobienie oparcia właśnie. Bo tak czy siak go zasłonimy. Ale myślę sobie, że ten prezent tak bym jednak chciała, żeby tu był, bo tu jest prezencik, tu, więc to tak ładnie zrobi taką nam równowagę. Wydaje mi się, że to powinno mieć jeszcze jedną warstwę. Czekajcie, tu mamy 3, 4, dobra. Bo widać, że tak się przeginać zaczynał. Czyli dodam sobie jeszcze na milimetr. Powinno być teraz ok. Może on się przeginął, bo tam był kwiatek pod spodem. A nie, no widzicie teraz. Czyli te przestrzenności muszą pięknie ze sobą grać, jak patrzymy potem z boku, że przechodzi jedna w drugą. I to pięknie wygląda. I teraz też dzięki temu mogę sobie oprzeć tutaj
Jeszcze tę choineczkę jedną. 3 mm. Ja mam w dwóch szerokościach 6 i 9, więc fajnie one teraz tutaj będą mi działały, prawda? Bo pięknie ze sobą się pokryją. Tylko muszę uważać, bo tutaj, żeby mi nie wychodziła ta. No i troszeczkę, ale to ona nie jest taka widoczna. No i tu również jest. Musi być jeszcze podwyższone trochę. I dzięki temu pięknie choinka tutaj zagrała. Zobaczcie tylko na to. I stworzyliśmy taki fajny, myślę sobie, widoczek. Tu jeszcze trochę podkleimy te jemiołki, żeby mi się nie odsuwały. Ona trochę się podniosła, bo to jest ten, wiecie, wyembosowany element, więc... No, i to je pikne dziuchy i sinki, nie? Myślę, że tak to będzie ładnie wyglądać. I teraz zanim ja jeszcze sobie przykleję wszystko, to może jeszcze pododaję trochę tych jemiołek tutaj na boku, żeby też to ładnie tutaj wyglądało. Ja już może kleję na gorący, słuchajcie, rozgrzany na boku, więc może klejem będzie łatwiej. Bardziej ją tak schować, może tu. Może tu. O, tak bardziej w dół, nie? Dobra. Na razie jeszcze kwiatuszków nie kleję. Ten będzie tak niżej, bo tu już się sporo warstw zrobiło, a ten będzie wyżej. Chcę tutaj dopasować te śliczne gałązki, takie zimowe. Zobaczymy tylko gdzie. Ja myślę sobie, że tu... Idealnie. To jest, czekajcie, tu była gdzieś ta, o, ta źle ucięta. No, bo dobra. Zaraz zobaczymy. Może tylko tu wystarczy. To zostawiam, słuchajcie, jak mi się już coś fajnie ułożyło i jest szansa, że tego nie popsuję. To staram się to tak lekko tylko wysuniemy. A ten pójdzie tu w dół. Ten czerwony kolor na tym prezencie, który, wiecie, nie do końca by mi się tu podobał, bardzo fajnie został zasłonięty. Ja nawet bym tu już żadnych chlapań nie robiła, bo to tak wszystko ładnie ze sobą tutaj się no pokryło i wiecie, spasowało, że zupełnie ja nawet takiej potrzeby tu nie czuję, żeby to tam nie, ale tutaj jak najbardziej. Na ten domek do góry. Jeszcze nam się tu ładnie oprze na tym prezenciku. No tak, my kochamy dodawanie, nie? Myślę, że tutaj to będzie ładnie wyglądać. Tylko musimy to tam jakoś wsunąć. O,
No i kochani, tak by wyglądała dzisiejsza inspiracja z nietypową kartką. Mam nadzieję, że Wam się spodobała, bo przyznam szczerze, że pracowało mi się naprawdę bardzo przyjemnie. I śliczne są te domeczki i wszystko tu pięknie ze sobą współgrało. Naprawdę wykrojniki pięknie zaprojektowane. Jak to się mówi, z głową, czyli wszystko fajnie tutaj pasuje, więc no, czego chcieć więcej. Cały czas mnie kusi dodanie właśnie tych gron. One tak ładnie tu robią taką spójność, wiecie, taką troszeczkę magię świąteczną. Teraz zobaczymy, czy na dole też. Najwyżej dajcie znać, czy Wam się te czerwone podobają, ale myślę, że to ładnie tu wygląda. Tu już niekoniecznie od góry, ale tutaj w tej dolnej części kompozycji chyba dodało takiego fajnego uroku. Ja czekam, aż to wszystko się fajnie wysuszy. Nie będę tu już nic chlapać, dodawać. Pięknie nam mamy śnieżynkowe tło. Jedyne, co bym tu dodała, to właśnie wstążkę. Tylko powiem Wam, że chyba dodałabym tu zieloną i niebieską. A nie czerwoną na przykład. Nie wiem. Co Wy sądzicie? Jaką byście dodali? Dajcie znać. Bo ja teraz nie wiem, powiem szczerze. Może ta czerwona trochę ożywi. Znaczy wiecie, tu nie chodzi o to, że ja chcę teraz ożywiać, bo gdybym chciała ożywić, to bym inną dekorację zrobiła, ale fajnie podkręci to. Wiecie co? Ja bym może jeszcze sobie sznureczek dodała, ale niekoniecznie taki kraftowy. Chwileczkę, ja tu mam taki mam. Taki, który cały czas tu miałam i teraz go nie widzę. A, jest tu, dobra. Chociaż ten by był lepszy. Chwileczkę. Ten jest trochę za cienki. Myślę, że ten by się tu bardziej... To jest sznurek woskowany. Takie sznureczki też dostaniecie, słuchajcie, w zielonych kotach. Jeden zrobimy dłuższy, jeden krótszy. Będzie gitara, albo może inaczej. Najpierw sobie zrobię te. O. Sobie teraz ściągniemy w dół. Tu je troszeczkę naszpanujemy, żeby nam się taka fajna kokarda zrobiła. Fajna, ta się przeciągła. Dobra. Wszystko się da, słuchajcie, wyregulować. Nie ma strachu. Za duże. Te takie, wiecie, dentadełka, które zostają, zawsze można skrócić sobie potem. Nie, one nie muszą być takie długie. I sznureczki też mamy dwa, chociaż nie wiem, czy tu nie wystarczy jeden, ale zaraz zobaczymy. Czekajcie, bo jakoś mi się tutaj... Aha, bo ja mam jeden krótszy, jeden dłuższy. Chwilinka. Ja to ogólnie powiem Wam, no mam taki problem z tymi wszystkimi sznureczkami, bo one mi się podobają, jak oglądam pracę czyjeś, a jak u siebie ich robię, to jakoś zawsze jestem taka nie do końca przekonana, czy mi się to podoba, czy jednak lepiej jakby było bez. No tak. Ja ogólnie często tak mam, że widzę jakąś, jakiś tam, nie wiem,
co by to mało, te półperełki, o, takie wiecie, które też były w Akszonie. No są czadowe, tylko u innych mi się podobają, a u siebie jakoś mam problem z nimi. Dobra, spróbujmy na razie to w ten sposób zaaplikować. Ja to zostawię, wy dacie znać, jak wam się one podobają tutaj. Też wydaje mi się, że nadają takiej fajnej świątecznej. Słuchajcie, ja tu mam tylko, że widzicie, i to jest prawda, bo ja tu mam nożyczki, którymi tnę papier i takie różne, widzicie, taśmy i tym podobne, a tu mam nożyczki, którymi tnę tylko i wyłącznie materiał, więc jednak coś w tym jest, że. A tego tu nie chcemy. Że one, no jednak jak mam do papieru, to do papieru. Mogłabym jeszcze tutaj taki wymyślić sobie. Tylko chyba już nie mam powycinanych elementów. Nie wiem, czy akurat ten kwiatek tu pasuje, ale jakiś element fajny by tutaj się przydał. On by nam to. Jest szansa, że zrobiłby to taką, zebrałby to w taką całość. Elementów akurat mamy tu sporo. Ten kwiatek jest śliczny, tylko jakoś tak, wiecie, za dużo by tego było. Ale już tutaj taka gałązka mogłaby tam zrobić fajnego zamieszania i to zespolić ze sobą. Także moi drodzy, dzisiejsza kartka w nietypowym kształcie. I zobaczcie, jak ja się długo z tym bawiłam, a ja tak sobie myślę, a spróbujemy zrobić dwie, wezmę też kółko może. No i tutaj mamy takiego ząka, że zdecydowanie wiecie, jak człowiek potem odtwarza, czyli jak, jeżeli ktoś się zainspiruje i będzie robił kartkę, no to zdecydowanie taka karteczka już pójdzie mu na pewno szybciej. No wiadomo, że materiały trzeba przygotować i tutaj tego nie zmienimy, natomiast już sama praca nad projektem, no to potem tak szybciej idzie, jak już jest ten wzór i. O, zobaczcie, tak. Tak. No i coś właśnie na środek. Ale kiedy trzeba to wymyślać i gdzieś tam tworzy się ten element, no to tak trochę gorzej z tym jest. Troszeczkę dłużej to schodzi. Zastanawiałam się nad takimi szyszuniami. Tylko myślę sobie, czy jak ja tą szyszunię dam teraz do góry, czy nie wypadałoby, żeby ona gdzieś też tutaj na dole była. Ja najwyżej sobie tą potem w wolnej chwili podokładam, jakby co. No ale wiemy, jak to jest, nie? Skąd się ta szyszunia tu wzięła? No, ale niekoniecznie musi być na dole. Jakoś tak. Może, nie musi, kto to wie. Dobra, na razie to tak zostawiam. A jak potem, ja już nie chcę wam, chodzi o to, że nie chcę wam jakoś bardzo mocno przeciągać, słuchajcie, samego filmu. Literka A jak Alicja podana. Prezenciki, słuchajcie, do naszego kalendarza skrabmasowego zapodane. No to ja chyba będę mogła się dzisiaj z wami już żegnać, prawda? No i tak sobie myślę, że może jednak to tutaj zostanie, bo jednak to tak może fajnie wygląda. Czekajcie, zaraz sobie to spróbujemy jakoś tutaj dziabnąć. To wszystko jest takie przygnębiające. A wczoraj powiem wam szczerze, tutaj piękne słoneczko świeciło, więc no. No ponoć w marcu jak w garncu. Dobra. Dobra, dobra, zupa z bobra. A z świstaka byle jaka. Kochani, tak wygląda moja dzisiejsza inspiracja na kartkę w nietypowym kształcie. Ja sobie to przywiązałam. Jak uznam, że jednak mi się to nie podoba, to mogę to ściągnąć, ale nie myślę, że te.
Te wstążeczki bardzo ładnie się tutaj, słuchajcie, prezentują. No i nadają takiego fajnego uroku tej karteczce. I mamy gałązkę piękną. No te gałązki mają prześliczne, słuchajcie. Tu sobie troszeczkę skrócimy. O. I cudowna szyszunia. Można się pokusić o takie lekkie przygesowanie. Ja nie wiem, czy zauważyliście, ale ja w tym roku na Scrapmasie jeszcze ani razu nie użyłam żadnego gesa, ani nic w ten deseń, słuchajcie. Aż dziwne. No. Tak wygląda moja karteczka w nietypowym kształcie. Słuchajcie, można tutaj wypisać życzenia. Z tyłu pięknie swoje logo. Tak karteluszka się przedstawia. No nie wiem, słuchajcie, czy pogesować. Boję się, że jak tutaj mam tę kompozycję, bo naprawdę bardzo mi się podoba, to boję się, że ja to tutaj przesadzę i zaciapkam tym gesem. A poza tym ten śnieżyk tu leci. Ale z drugiej strony mogłoby to naprawdę fajnie wyglądać, ale ja sobie zaraz, słuchajcie, sięgnę po gąbeczkę i na szybciutko spróbujemy na boku. Dobrze, jak się okazało, powiedzieć sięgnę po gąbeczkę i sięgnąć po nią, to dwie różne rzeczy. Musiałam się troszkę naszukać, bo no dosyć dawno nie używałam. Słuchajcie, cofnąć te sznureczki, żeby ich tak, chociaż same te takie przybielone, myślę, że one by też straciły na tej swojej takiej intensywności trochę. Nie byłoby to takie złe. Ale też trzeba uważać, żeby, wiecie, nie przesadzić. To jak wyschnie, zrobi się takie, oczywiście wiemy, dużo bielsze i będzie bardziej widoczne, więc też troszeczkę będzie inaczej wyglądało. Po kwiatuszkach staram się naprawdę bardzo delikatnie, żeby nie przesadzić. Nie chcę sobie tego tak zupełnie zabielić, ale przyznam, że jednak sam efekt tego gesta tutaj bardzo ładnie wygląda. Zwłaszcza na dachach tych domków. Więc tu się staram to przybielić delikatnie. No i takim to sposobem, słuchajcie. Kończymy dzisiaj naszą inspirację na nietypową karteczkę. Dziękuję Wam za towarzystwo, dziękuję za kolejny wieczór. No, słuchajcie, zabrałam się już do sprzątania tutaj, po nagrywaniu. I od razu widać, słuchajcie, moją słabość do napisów. Bo zapomniałam o napisie, który tak pięknie na berciku sobie wydrukowaliśmy. No. Więc słuchajcie, no tak to jest i to akurat tutaj widać gołym okiem, że no ja tak lubię te napisy, że aż o nich zapominam. Ale fajnie, że jeszcze, wiecie, nie uprzątnęłam wszystkiego. Mogłam sobie to tutaj pięknie jeszcze dograć. No ja z tymi napisami to zawsze mam problem, słuchajcie, nigdy nie wiem, nigdy mi nigdzie nie pasują. Ja uważam, że jak zrobi się kartkę, to ona wygląda tak, że już wiadomo, o co chodzi i naprawdę nie trzeba do niej napisów układać. Więc no co ja mogę na to poradzić, no. A tej. Nie widzicie, jak już mam tu taką kompozycję, to gdzie ja ten napis mogę jeszcze dołożyć? Tu, o, tutaj. No i sobie piękną kompozycję zasłonię. Więc no dla mnie napisy to są zawsze tą taką największą piętą Achillesa. No ale żeby nie było. Napis tutaj zamocuję. Możemy troszeczkę sobie go podkręcić też w ten sposób, czy w ten, żeby on taki był trochę fikuśny. Musicie mi to wybaczyć, no ale już chyba ja myślę sobie, że osoby, które chociaż troszeczkę mnie znają i choćby od jakiegoś raz na jakiś święty czas tutaj zawitają na kanał, to wiedzą, że u mnie na napisy nie ma co liczyć. Ja walczę z tym, ale czekajcie, tu muszę sobie jeszcze, bo mi trochę nie dodrukował tego. Ja mam gdzieś zielony ten to sobie, ale to nawet ołóweczkiem fajnie wygląda. Żebym to mogła klejem na gorąco i to by tak lepiej złapało, bo tu mogę to trochę wygiąć.
Bo tu słuchajcie, w żadnym wypadku nigdzie mi to nie pasuje. A ja już byłam tak daleko tu ze sprzątaniem. Już sobie tutaj układałam wszystko. Przygotowywałam się do następnych nagrywek. Do warsztatu, końcówki. Pochorobowo czas wracać. A tu taka niespodzianka, napis się wyturlał. No, Bercik się obrazi. Słuchaj, Berciu, ty jesteś ze mną w projektach bardziej zaawansowanych, a nie tam napisy. Słuchajcie, on się doskonale sprawdza w napisach. Tu nie chodzi o to, tylko ja po prostu mam problem z napisami. No, jak wiecie sami, jak tutaj mi towarzyszycie, że ja zawsze mam problem gdzieś te napisy umieścić, dopasować. No nie wiem, już chyba tego nie zmienię w sobie i nic na to nie poradzę, także zapraszam do końcówki filmu, gdzie tak pięknie nagrałam i kończę sprzątać. Powtórzę to jeszcze raz, 20, czyli już końcóweczka. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali, którzy razem ze mną tutaj też działali. Znaczy ja się jeszcze nie żegnam, no ale tak już wiecie. No ja dzisiaj byłam trochę w szoku, jak się tutaj zabrałam za przygotowanie, że to już dzień 20. Na razie mam to przywiązane. Poczekam, co wy na to powiecie, czy lepiej to zdjąć, czy zostawić. Jeśli zostawić, to sobie przykleję. Ale ja chyba bym zostawiła. Miłego wieczoru, miłego oglądania. Zapraszam już na kolejną część Scrap Masa na dzień jutrzejszy. Znowu ze mną. Jeszcze troszeczkę bez live'ów, słuchajcie, ale powiem wam, że ten odpoczynek od takiego intensywnego trybu, czyli tego live'owania, nagrywania, tego wszystkiego naprawdę mi pomógł i przeleżenie tego weekendu pod kołderką też wiele zmienił. Także bardzo wam dziękuję raz jeszcze za wyrozumiałość i do zobaczenia, do jutrzejszego spotkania. Ho, ho, ho!